Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym filmie. Jeżeli jesteście tu ponownie, to cześć, bardzo mi miło. A jeżeli jesteście tu po raz pierwszy, to mam na imię Agnieszka, mam 44 lata i lubię się bawić makijażem. Oprócz oczywiście pielęgnacji, makijaż to jest moje hobby, mój konik i dzisiaj postanowiłam po prostu się z wami tutaj przy was pomalować i trochę pogadać. Wiem, że bardzo lubicie takie filmy, takie, jak ja to nazywam, terapia makijażem. Jakieś tam nowości tutaj pokażę, tu chodzi głównie o po prostu taki relaks przed kamerą i jakieś tam pogadanie, bo oczywiście o czymś tam gadać będę. Co wam dzisiaj chciałam pokazać, to Purito, dlatego że ja kupiłam ciemniejszy kolor tego kremu BB, mojego ulubionego, który jest następcą tego ślimakowego, a tutaj mamy Cika Clearing, czyli swą krotką azjatycką i mój numer, mój kolor, który ja zawsze kupuję, czy to w tej starej wersji, czy w tej nowej, to jest 21 Light Beige, ale kupiłam z ciekawości jeszcze 23, bo wiem, że ten 21 nie zawsze każdemu pasuje, bo może jest trochę za różowy, może za jasny, może coś, więc kupiłam ten ciemniejszy, żeby sprawdzić, jak on kolorystycznie wygląda i mówiąc szczerze, jeszcze go nie używałam. Oprócz tego będę używać pudru z Catrice, będę używać korektorów dwóch, jeden z Pixi, ten taki ciemny i na to bekę rozświetlającą. Bronzer sobie przygotowałam z Kiko Milano, do tego róż Start i jeszcze taki rozświetlotoper, różo rozświetlotoper Zoewy. A jeśli chodzi o makijaż oczu, to pomyślałam, że dzisiaj zrobię makijaż kolejną paletą Sigmy, tym razem Sigma Enchanted, bo ja w końcu miałam zrobić chyba film dedykowany tej palecie i chyba w końcu go nigdy nie zrobiłam, tak mi się wydaje. I gdzieś tam wspominałam o tej palecie, nie wiem, czy robiłam jakiś makijaż na żywo tą paletą, czy nie, nie pamiętam, mówiąc szczerze, ale wiem, że ostatni makijaż Sigmą Warm Neutral Wam się podobał, więc pomyślałam sobie, że dzisiaj zrobię makijaż właśnie tą Enchanted. Także tak wygląda plan na dzisiejszy makijaż. Także ja się zacznę malować i wam opowiadać. A w ogóle jeszcze zanim się zacznę malować, to chciałam wam powiedzieć, że zrobiłam kolejne zamówienie z Niche Beauty Lab, tej hiszpańskiej firmy, o której mówiłam ostatnio w holu, dlatego że oni mi tam wysłali taki sekretny e-mail z jakąś sekretną wyprzedażą i kupiłam kolejne kosmetyki. Jeden kosmetyk to akurat ten nie był w wyprzedaży. Kupiłam jeszcze jeden z Transparent Lab. I to jest Protectant Correct Serum i to jest serum w ogóle z resweratrolem, kwasem ferulowym, turmeryk i jakiś ACE kompleks, taki witaminowy, takie serum antyoksydacyjne. I kupiłam dwa sera, one właśnie były w wyprzedaży chyba po 3 euro każde z ich kolejnej firmy, to jest Beauty Drops. To jest coś takiego, bardziej mi przypomina The Ordinary. I jeden to jest Matrixyl 5% i kolagen, a drugie serum to jest kwas migdałowy 8% i glukonolakton 5%. Także takie dwa sera kupiłam. I jeszcze, który to też było w wyprzedaży z ich kolejnej firmy, to jest Pharma Skin. I to jest serum pod oczy, takie serum czy krem? Krem z kofeiną i z niacinamidą, taki antyrykion, też kosztował chyba 3 euro, więc szkoda było nie brać. I ich jeszcze jedna firma, teraz tutaj w ogóle nie ma tej nazwy, ale to jest coś z naturalne, takie bardziej. I to jest nic innego jak maska na usta, maska na usta, maska do ust. To jest taka bardziej eko ich gałąź, takie widzicie, inne zupełnie opakowania. I w ogóle tą maskę na usta to już zaczęłam używać, ale to jest tak twarde, to jest, to ma konsystencję takiego surowego masła shea. I w ogóle nie bardzo, czy nawet masła, trochę to kakaowym masłem smakuje. Nie bardzo chce się w ogóle rozpuszczać pod palcami. Jest bardzo, bardzo, bardzo twarde i mówię, mało co, w ogóle nie jestem w stanie wam nawet tego pokazać. No praktycznie nic się pod tymi palcami nie rozpuszcza, także nie wiem, no ale będę używać, na zimę się może przyda takie gęste masełko. Dobra, taki off-topic, zabieramy się za makijaż. No i krem Purito. Pokażę wam swatch najpierw tego kremu, tego 21, mojego zwykłego koloru. On jest taki właśnie sino-beżowy i zrobię swatcha tego ciemniejszego. No widać różnicę koloru. Jest rzeczywiście jaśniejszy i taki bardziej, mniej bym powiedziała, że jest różowo-siny, a bardziej beżowy. Także spróbujemy
Znaczy ja spróbuję, a wy będziecie patrzeć. Boję się, czy on nie będzie po prostu za ciemny. Ale wiadomo, wiadomo, że są ludzie o różnych karnacjach i czasami te najjaśniejsze odcienie kremów BB nie każdemu mogą pasować. Mało tego, no jest lato, więc wiadomo, że trochę tego koloru łapiemy. Czy też może, nie wiem, nawet jeżeli jeden jest za jasny, drugi za ciemny, to zawsze można sobie pomieszać i uzyskać idealny odcień. Może nie będzie wcale tak źle. Chociaż ja zdecydowanie bardziej wolę iść w jaśniejszą stronę niż tą bardziej opaloną. Ale może to się zblenduje i nie będzie tak źle. Nakładam trochę więcej niż powinnam, żeby zobaczyć ten kolor, a dwa, że będę to zaraz doklepywać gąbką, więc wiadomo, że częściowo się to wszystko powchłania w tą gąbkę. Ogólnie bardzo lubię ten krem BB, to już mówiłam o nim wielokrotnie. Dla mnie to jest chyba jeden z najlepszych kremów BB. Nie mówię, są też inne, które lubię, ale to jest, niewiele ich jest z firm Cruelty Free, a Puri to właśnie jest firmą Cruelty Free, dlatego mówię, skończyłam całe opakowanie tej wersji ślimakowej. Oni teraz poszli w stronę wegańską, także zamiast ślimaka mamy teraz wąkrotkę azjatycką, ale robiłam porównanie, jeżeli jesteście ciekawi, to robiłam porównanie pół twarzy, pół. Jeszcze jak miałam resztki tamtej ślimakowej i uważam, że formuły są takie same. Włosy mam jeszcze nieuczesane, także na to nie patrzcie. Spałam w ślimaku na włosach, także mam nadzieję jakieś tam loki. Jeszcze są nieuczesane włosy. Słuchajcie, o czym nie jest ten kolor chyba za ciemny. Mi się wydaje, że na lato będzie dobry. Znaczy jest lato niby. Chciałam pogadać tak ogólnie, bo wróciłam wczoraj dosłownie z wakacji. Dzisiaj jest poniedziałek w moim świecie, w waszym jeszcze nie wiem, jaki jest dzień, bo bez jakiegoś takiego pomyślunku nagrywam. Mam jeszcze tydzień urlopu. Tydzień byliśmy na wakacjach, tydzień będziemy w domu, także myślałam, że ponagrywam trochę filmów w tym czasie, kiedy jestem w domu, mam trochę więcej czasu, więc ponagrywam filmy, więc później w jakiejś tam kolejności dziwnej będę je wrzucać. Byliśmy w Peak District. Peak, jak mi syn zwrócił uwagę, a nie Peak, tylko Peak. To jest na północy Anglii. Wiecie co, te farfocle, które mam we włosach, to jest ten cholerny krem z Ultrasan. Się wałkuje, wchodzi we włosy i już nie mogę się doczekać, kiedy się skończy. Ogólnie lato w tym roku jest, nie wiem jak w Polsce, chyba też nie ciekawie, ale wiem, że mieliście więcej jakichś takich cieplejszych dni, ale tutaj to nie mówię, było kilka dni upału, ale to jest z reguły 3-4 dni i potem znowu jest zimno, znowu pada deszcz. Także tam byliśmy 6 dni i z 6 dni to przez 2 dni padał deszcz. Także 1/3 urlopu w deszczu. Teraz wracaliśmy w deszczu wczoraj, czyli w niedzielę. Dzisiaj jest poniedziałek i dzisiaj od rana znowu pada, chociaż teraz się trochę przyjaśniło i zaczęło świecić słońce. No ponoć od jutra ma być już znowu ładna pogoda. Ja się trochę cieszę, że nie było upałów, dlatego że mamy na ogródku trochę posadzone i kwiatów, i pomidory w doniczkach są, truskawki są i te porzeczka czerwona. I szkoda by mi było, szczególnie tych pomidorów, by mi było szkoda, gdyby poschły, bo w zeszłym roku to pomidory zeżarł mi pies. Więc teraz stoją wyżej, ładnie rosną, jest ich dużo, więc szkoda by mi było, gdyby poschły, a pomidory, wiadomo, lubią dużo wody. Także trochę chyba tutaj też, jak nas nie było, to popadało. No ale odnośnie urlopu, odnośnie w ogóle kremu BB, to ja mam wrażenie, że on jest mimo wszystko dla mnie trochę za ciemny. Nawet jak go tutaj się starałam rozprowadzić, to ja widzę, że nie, na kamerze to pewnie nie widać tak źle, ale ja na żywo widzę, że on mógłby być trochę jaśniejszy. Niemniej jednak to się ogra jakoś bronzerem i będzie dobrze, bo na twarzy samej nie wygląda źle. Kolor sam na twarzy wygląda dobrze, tylko z szyją mam wrażenie, że trochę się odcina. A też i tak jak mówię, w tym roku lato jest jakie jest, więc ja nawet opalona za bardzo nie jestem. Nie żebym żałowała, bo ja się nie opalam specjalnie i nie lubię i chowam się od słońca, ale wiadomo, że latem się trochę tego koloru chwyta. Nakładam teraz ten korektor z Pixi. Także może w innego lata ten kolor będzie lepszy, a teraz jest trochę jakby jednak za ciemny.
Słuchajcie, urlop oczywiście zleciał jak pstryknięcie palcem. Wróciliśmy i tak jakbyśmy w ogóle nigdzie nie byli. Nie wiem, to chyba już jest domena, nie wiem, wieku jakiegoś, nie wiem czy co, że człowiek, tak po prostu szybko czas leci, że nie wiadomo, najpierw cały rok się na ten wyjazd czeka, a potem nie wiadomo kiedy już się jest z powrotem w domu i nawet się nie pamięta, że się gdzieś było. Oczywiście pierwszy dzień cieszę się, że mam jeszcze trochę wolnego, bo można się ogarnąć, ale wiecie co, jak się wraca z tego urlopu, to człowiek jest taki rozlazły, bo tu niby jest dużo roboty, niby nie wiem, dwie pralki już poszły, jeszcze dwie co najmniej, a tu nie ma gdzie tego suszyć, bo pada i ogólnie wiecie, w domu pełno kurzu, a lodówka pusta, a mi się nic nie chce. Także takie ogólne rozeźlenie po urlopie. Ale muszę powiedzieć, że urlop zleciał jako tako. Vlog oczywiście jest, vlog się składa. Powiem Wam, że składanie vloga to jest naprawdę wyższa szkoła jazdy, bo to jest poskładanie, nie wiem, ponad 100 krótkich plików w jakąś jedną sensowną całość. I to jeszcze pliki, które są nagrywane jednym telefonem, drugim telefonem, trochę aparatem, więc to wszystko trzeba poskładać w jedną całość, więc to trochę czasu zajmuje. Nie wiem, na wakacjach pierwszego dnia roztrzaskałam swój telefon. Jeszcze miałam taki zapał, myślałam, że go sama naprawię, ale go nie naprawię, bo sam ekran mi popękał cały, ale on działał, tylko że coś się chyba w środku zepsuło, bo on się w ogóle nie ładuje i ja go chciałam otworzyć, żeby rozłączyć baterię, ale tam jest wyższa szkoła jazdy, żeby go otworzyć. Nie wiem, ja jeszcze popróbuję. Poszłam tam do takiego serwisu na miejscu w miasteczku, ile będzie kosztowała wymiana tego ekranu szybki, tam ekranu. No i mi facet zaśpiewał, że 80 funtów, więc pomyślałam sobie, że nie, dziękuję. To nie jest jakiś tam super drogi telefon. Ja mam Motorola. Pierwszy raz w ogóle, bo nie wiem, zawsze miałam Samsunga, albo najpierw byliśmy z mężem zawsze w Samsungi, potem w Sony. Ale teraz, no nie wiem, ceny tych telefonów są po prostu śmieszne i nie wiadomo, czym to się tak naprawdę różni, jeśli chodzi o markę, więc zdecydowaliśmy się na, bo mój mąż też ma taki sam, na te Motorola, dlatego że one były dużo, dużo tańsze niż te Sony czy Samsungi, a mają dużo lepszą kamerę, także ja już Wam mówiłam, że zaczęłam filmy kręcić właśnie telefonem, bo on ma dużo lepszą kamerę niż w ogóle moja normalna kamera, także... Kupiłam jeszcze raz taki sam telefon, tym razem już z ubezpieczeniem, że jak coś gdzieś, to wiadomo. Ale już przez całą resztę tych wakacji, to najpierw w ogóle byłam przez 2 dni odcięta od świata, bo, no bo zanim kupiłam ten telefon, to trochę czasu minęło. A dwa, to potem już miałam taki strach cały czas, że nie wiem, że znowu coś. Chociaż muszę Wam powiedzieć, że od kiedy używam telefonu komórkowego, nie wiem ile to już będzie, ze 20 lat czy jakoś tak, to pierwszy raz w życiu w ogóle cokolwiek zrobiłam z telefonem. Nigdy nie upuściłam, nie stłukłam, nie zalałam, nie zgubiłam, nic. Po prostu pierwszy raz w życiu coś takiego mi się stało. I to w ogóle, nie wiem, stało się właśnie przez to, że kręciłam. Weszliśmy do pierwszego dnia na taką małą wieżę i ja tam chciałam potem ten telefon wyciągnąć z tego selfie sticka i telefon mi spadł. I po prostu stałam u góry i patrzyłam, jak on się toczy z tych takich kamiennych, zakręconych schodów. Wiecie, jak te takie sprężynki, co tak schodzą po schódkach. To tak właśnie się turlał mój telefon. No i na dole, jak syn go podniósł, to mówi, że no, jest połamany. No, bym się zdziwiła, gdyby mu się nic nie stało, bo naprawdę, tak jak on leciał z tych kamiennych schodów, tak i tak byłam w szoku, że on wylądował na dole w jednym kawałku. No, jeśli chodzi o sam urlop, to tak jak mówię, no vlog będzie, ale ogólnie fajnie było wyjechać, chociaż w moim rankingu Peak District, nie wiem, gdzieś może jest na trzecim miejscu. Na pierwszym miejscu zdecydowanie Cornwallia, jakbym miała zrobić taki ranking odwiedzonych przez siebie miejsc w Wielkiej Brytanii, to na pierwszym miejscu bezsprzecznie Cornwallia. Po prostu na razie jeszcze nic z tego nie przebiło. Na drugim miejscu bym powiedziała, że Snowdonia, bo ja po prostu lubię góry. Na trzecim miejscu ten Peak District, a na czwartym miejscu Devon. Devon jakoś, nie wiem, najbardziej rozsławiony, na mnie zrobił chyba najmniejsze wrażenie. Może dlatego, że spodziewałam się, że Devon
będzie taki sam jak Cornwallia, ale nie jest. Włosy mi chyba z pętla wychodzą. Słuchajcie, bronzer jako bronzer mam ten właśnie z Kiko Milano. To jest edycja limitowana pewnie, bo to jest ten Sicilian Notes i ja mam Soft Marsala, ale wydaje mi się, że te wszystkie bronzery z Kiko Milano są takie same. Jeśli chodzi o sam urlop, to mówię, żeśmy dużo chodzili, trochę żeśmy pozwiedzali jaskiń. Zamków tam jakoś szczególnie nie było, więc zwiedziliśmy chyba cztery jaskinie. A tak to żeśmy trochę chodzili, ale ciężko jest, wiecie co, zorganizować wakacje tak, żeby cztery zupełnie różne osoby były zadowolone. Bo niestety moje dzieci są już w takim wieku, że co prawda idą za rodzicami, ale już mają też swoje zdanie, swoje upodobania i nie zawsze jest łatwo tak zorganizować, żeby każdy był z tego zadowolony. No ja lubię chodzić, ja się zachwycam ładnymi widokami, ja lubię chodzić po lesie, po górach, przed siebie prosto. No ale wiadomo, że dla dzieciaków w tym wieku to jest takie bezcelowe, nudne i oni idą, bo idą i tam szczególnie nie jęczą, ale nie widzę, żeby jakiś tam szczególny zachwyt się na ich twarzach malował. Córka może jeszcze bardziej, bo ona jest trochę młodsza, więc ma 12 lat, więc jakoś tam ją jeszcze to cieszę, ale syn to już chyba nie szczególnie. Róż Start Harmonii. W ogóle miałam nadzieję, że mi się uda zdenkować ten róż, ale to chyba jeszcze długa droga przede mną. To jest w ogóle miniatura. Ogólnie mam wrażenie, że moja twarz taka jest ciemna od tego kremu BB, taka bardzo, bardzo opalona. Zupełnie jakbym była na wakacjach. Nie wiem, dajcie znać, czy Wam się też z wiekiem zmieniają upodobania, jeśli chodzi o wakacje. Znaczy, ja zawsze miałam takie ciągoty właśnie gdzieś w góry, gdzieś tego, zawsze lubiłam takie wyjazdy, czy to pod namioty, czy coś. Ale teraz jakby, nie wiem, im starsza jestem, tym coraz bardziej to doceniam. Jakoś nie zachwycają mnie nie zachwyca mnie pobyt w mieście. To jest, słuchajcie, rozświetlacz Zoeva, kupiony w ogóle w TK Maxie Heritage, ale on jest tak ciemny, że ja stwierdziłam, że to jest fajny toper do różu niż rozświetlacz jako taki. Tylko na lato chyba. No i mówię, nie zachwyca mnie pobyt w mieście, łażenie, nie wiem. Znaczy, ciągnie mnie od czasu do czasu, żeby do większego miasta pojechać i powłóczyć się w tłumie. Ale to tak po jednym dniu już mam dosyć, a tak najchętniej to właśnie plecak, buty i ja mogę iść. Ja nie jestem jakoś szczególnie wysportowana, ale jestem dosyć wytrzymała i dla mnie żadne piesze wędrówki tak naprawdę nie są mi straszne. Mogę iść przez wiele, wiele godzin i jakoś, nie wiem, oczywiście czuję zmęczenie, ale nie czuję niezadowolenia, o tak. Także tego mi brakuje. Żeby się po prostu na nic nie oglądać i iść. Także taki mam trochę niedosyt po tych wakacjach, bo zawsze jak organizowałam te trasy, te szlaki, to patrzyłam pod kątem dzieci, czy one, dzieci, właściwie to już są nastolatki, czy oni dadzą radę, czy nie dadzą, czy się zanudzą, czy nie zanudzą, czy będą się jęczeć, czy nie jęczeć i zawsze miałam taki niedosyt, bo to zawsze było dla mnie trochę za mało, za szybko, za krótko, a dla nich z kolei było za nudno. Także mówię, ciężko jest to wszystko dograć. No ale miejmy nadzieję, że kiedyś przyjdzie taki czas, że tylko sami z mężem pojedziemy na wyprawę i będziemy się włóczyć po jakichś szlakach i na nic się nie oglądać. Słuchajcie, brwi cały czas męczę ten malutki z Brow Pause The Balm. To jest cień do brwi. No dobra, tyle jeśli chodzi o wakacje, jeśli chodzi teraz o te filmy, które będę nagrywać, to mam oczywiście kilka pomysłów. Nie wiem, na ile mi starczy, może nie tyle czasu, co chęci, bo mówiąc szczerze, jestem trochę ostatnio zniechęcona. Miejmy nadzieję, że mi to szybko przejdzie. Nie tyle zniechęcona YouTube'em, co w ogóle. Nie wiem, wszystkim co robię. Jakoś tak nie wiem. Mam po prostu nie najlepszy czas, o tak, prywatnie, psychicznie, mentalnie mam nie najlepszy czas.
Więc cały czas, nie wiem, liczę na to, że nagrywanie tych filmów trochę mnie podniesie na duchu i chyba dlatego to robię. Jeśli chodzi o pomysły na filmy, to na pewno będę nagrywać film o tej Skintra, to bym chciała jeszcze w tym tygodniu to zrobić. Mam jeszcze dwa filtry przeciwsłoneczne, których testy bym chciała zrobić na kanale. Obydwa filtry, to już Wam od razu powiem, że obydwa filtry są to kosmetyki, których nie polecam. Tak czy inaczej, test na kanale chcę ich zrobić. Oprócz tego mam jeszcze taki pomysł na tak paletowy. Już od dłuższego czasu się przymierzam, żeby zrobić ten film, bo znalazłam taki tak paletowy na YouTubie i bardzo mi się spodobały pytania, bo to są takie pytania trochę bardziej prywatne, nie wiem, które więcej mówią o mnie niż o moich paletach. Więc pomyślałam sobie, że to by była fajna po prostu taki rozrywkowy film, o tak. No i mam jeszcze, jeśli chodzi o makijaż, to nową paletę, którą bym chciała też nagrać ze trzy makijaże i jedna paleta taki film, bo paleta jest duża i ma dużo kolorów, więc jeden makijaż nagrać tą paletą to no się nie da po prostu, to trzeba co najmniej trzy zrobić. No i ten film o pudrach, nie wiem, miałam nagrać film o pudrach, chociaż pudry, które chcę Wam polecić, to już wszystko widzieliście u mnie na kanale i to też nie jest nic jakieś tam wysokopołkowe, to są wszystko pudry drogeryjne, tanie. Chociaż może właśnie w takich, takimi też jesteście zainteresowani, to może jeszcze ten film o tych pudrach uda mi się nagrać. Takie mam plany na ten tydzień. Nałożyłam primer na powieki NYX Profit. To jest ten taki primer, który sprawia, że cienie robią się wodoodporne, czy też cały makijaż robi się wodoodporny. Dobra, słuchajcie, zabieramy się za oczy. Wszystkie pędzle oczywiście mam brudne. Enchanted. Mi się wydaje, że to jest paleta, która wyszła chyba 2 lata temu i ona to też była chyba paleta na jesień. Bo tak mi się wydaje, że jednego roku oni wypuścili Enchanted, a potem drugiego roku Untamed. To Untamed jest z zeszłego roku, to ta Enchanted musi być jeszcze sprzed 2 lat. Także to jest dosyć, to nie jest żadna tam nowość. Opakowanie jest bardzo ładne, jak widzicie, takie holograficzne. No i tak wygląda kolorystyka. Tutaj mamy bardzo dużo tych cieni takich właśnie drobinkowych. Jedyne dwa takie standardowe, że tak powiem, błyski, to są te dwa. To jest taki brzoskwiniowy, bardzo ładny, i ten jest taki brudny róż. Ten brzoskwiniowy jest ładny, bo on jest jasny i on się świetnie nadaje na wewnętrzny kącik. Natomiast ten brudny róż, on nie jest tak bardzo mocno błyszczący. Ten brzoskwiniowy jest bardziej błyszczący. O. Tu jest ten brzoskwiniowy, naprawdę bardzo ładnie się nadaje na wewnętrzny kącik. A ten brudny róż, taki bardziej bym powiedziała, no też jest błyszczący, ale mniej błyszczący. Natomiast wszystkie inne błyski to są takie typowo błyski drobinkowe. Mam ich tutaj 4, nie 5, jeszcze ten złoty. Ten tutaj kolor to jest taki jakby duochrom, ale bardziej bym powiedziała topper. To jest taki typowo żuczkowy cień. On najładniej wygląda na coś nakładany, bo no widzicie, nie daje mi to tutaj takiego efektu. To jest to, co mówiłam w poprzednim filmie, jeśli chodzi o te cienie drobinkowe. One ładnie wyglądają w naturalnym świetle, a w świetle lamp wyglądają dosyć przeciętnie. Ten fiolet jest na takiej ciemnej bazie i on nie chce mi wyglądać tak fioletowo, jakbym sobie tego życzyła. Natomiast w świetle dziennym te cienie wyglądają ładnie, bo one się po prostu tak ładnie błyszczą. Najładniejszym błyskiem dla mnie z tej palety to jest właśnie ten tutaj złoty. Ja na początku myślałam, że to jest w ogóle złoto, ale to jest, zresztą tu widać na kamerze, że to jest zieleń. To jest taka fajna, elektryzująca, oliwkowa zieleń. Bardzo ładny kolor. Bardzo ładny kolor. Natomiast jeśli chodzi o tematy, to mi się wydaje, że one też są bardzo ładne. Ten jest dosyć jasny. Te dwa tutaj, chociaż wyglądają w palecie ciemno, one się ładnie blendują i one
mogą być nawet załamanie powieki. No i tu mamy trzy takie ciemne, mamy czerń, mamy ciemną zieleń i to jest taki typowo mauve, taki brąz troszeczkę złamany fioletem, coś w tym stylu. Kolory, które ja ogólnie bardzo, bardzo lubię. Słuchajcie, ja mam ochotę pójść dzisiaj w te takie bardziej fiolety, mauve i tak dalej, czyli użyję tego cienia, tego, później tego i później jednego z tych tutaj róży. Taką mam przynajmniej koncepcję. Zacznę oczywiście od tego najjaśniejszego tutaj beżu, to jest kwarc, to jest taki typowo cielisty kolor. Typowy mam na myśli oczywiście o moją karnację skóry, bo wiadomo, dla mnie typowo cielisty, dla kogoś to może być jasne. I teraz użyję tego tutaj. Taki to jest brudny róż, stosunkowo jasny, ale mimo wszystko zobaczycie, że jest widoczny. Te cienie w palecie się delikatnie pylą, one są raczej takie suche. Bardzo ładny brudny róż. Moim zdaniem idealny kolor właśnie w złamanie powieki. Nie jest za ciemny, ale jest trochę widoczny. Szkoda, że tylko jeden jest taki kolor w palecie. Nie mamy innego takiego przejściowego matu, bo tamte pozostałe są już dużo ciemniejsze. Teraz użyję cienia Loam. I on w palecie wygląda, widzicie, na dużo, dużo ciemniejszy od tego, ale mimo wszystko to jest taki cień, który nie jest wcale taki ciemny. Że to widać. Moim zdaniem to jest średniej ciemności cień. Średniej ciemności. I również bardzo ładnie się rozprowadza. I to jest znowu taki dla mnie typowy mauve. Właśnie w tej palecie, ta paleta cała dla mnie też ma taki wydźwięk trochę brudnego fioletu, czy też brudnego różu z dodatkiem zieleni. Widzicie, on wcale nie jest taki ciemny. Się ładnie rozprowadza. Mam wrażenie, że obydwa te kolory bardzo ładnie do siebie pasują i bardzo ładnie się ze sobą blendują. Właśnie ten mauve i brąz z tym brudnym różem. Pamiętacie, jak mówiłam, że w każdej palecie Sigmy są jakieś takie kolory, które moim zdaniem są wyjątkowe i dla mnie właśnie te brązy, takie złamane fioletem, są dosyć wyjątkowe. One nie są zbyt różowe, one nie są zbyt czerwone, one nie są zbyt brązowe. To są takie odcienie, przynajmniej które ja bardzo lubię i których ja szukam. Podobne odcienie mam na przykład w palecie Viseart Paris, czy też w palecie Viseart Violet? Violet Essence, jak mogłam w ogóle zapomnieć? Chodzi mi o ten tutaj rząd kolorów. To są też takie właśnie brązy złamane fioletem. I podobne są właśnie te dwa czy trzy kolory w tej Enchanted. To są takie typowe brązy złamane fioletem. Bardzo lubię takie kolory. Wydaje mi się, że ładnie po prostu też pasują do mojej karnacji, ale co ja tam się znam na kolorach? I teraz uderzę w ten najciemniejszy tutaj brąz. I on w zależności od tego, z czym się go skomponuje, jak się skomponuje go z tym tutaj bardziej ciepłym, takim czekoladowym brązem, to on się robi bardziej taki brąz-brąz. A jak się skomponuje go z tym różem, to on znowu bardziej wchodzi w takie mauve odcienie. Także bardzo uniwersalny kolor, jeśli chodzi o tą paletę. No i jest ciemniejszy niż reszta, także ładnie tutaj służy do pogłębiania. Także fajnie, fajna paleta, jeśli lubicie takie właśnie stopniowane, takie smoky, dlatego że mamy tutaj trzy takie kolory, które wchodzą jeden w drugi i ładnie się ze sobą blendują. Mam wrażenie, że tutaj jakość jest trochę inna niż w Untamed, dlatego że ja tutaj nie zauważyłam, żeby mi się te cienie jakoś szczególnie przyklejały. Nawet jakie kładę na nieugruntowaną bazę. Być może tylko ta Untamed jest taka, bardziej te maty są lepkie albo bardziej napigmentowane. Nie wiem, te są napigmentowane, ale nie są takie, wiecie, że przyklejamy i od razu jest plama i nie można tego rozetrzeć. One są bardziej, łatwiejsze są po prostu do pracy, moim zdaniem, maty w tej palecie niż w tej Untamed. Tak wygląda cieniowanie. No moim zdaniem bardzo ładnie i te kolory, mówię, są takie
No, dla mnie one są wyjątkowe. Ja przynajmniej to widzę na żywo i wiem, że w kamera nie zawsze oddaje te kolory tak, jakbym chciała, ale dla mnie te kolory są dosyć unikatowe. Niby nie wiadomo, że wszystko może dla niektórych wszystko wygląda tak samo, ale dla mnie to są idealne odcienie takiego brązu złamanego fioletem. Słuchajcie, położę najpierw, albo od razu pójdę w ten właśnie drobinkowy, brudny róż. Moim zdaniem bardzo ładny kolor, chociaż on mógłby być trochę jaśniejszy. On na powiece tak wygląda bardziej smoky. Ale bardzo ładny kolor. Też znowu to jest taki brudny róż, który ładnie pasuje do tych wszystkich odcieni mauw. Ładnie ten błysk wygląda na dojrzałej powiece. Dla mnie on nie uwidacznia zmarszczek, załamań i tak dalej. I on nie jest taki, wiecie co, rażący, że świeci się z daleka. To są raczej takie cienie bardziej spokojne, stonowane. Nie wiem, jak to się mówi, do pracy bardziej, nie wiem, na spotkanie. To nie jest coś takiego, co będzie nie wiadomo jak przykuwało uwagę. Natomiast na pewno są to cienie, które ładnie podkreślają urodę czy też kolor oczu. Oczywiście, jeżeli Wam się taka kolorystyka podoba. Ja lubię ten odcień różu, taki właśnie brudny róż, ładnie pasujący do tych mów, chociaż wolałabym, żeby on był troszkę jaśniejszy. Ale mówię, to też znowu będzie inaczej wyglądać w naturalnym świetle. Bo teraz widzicie, to wszystko wygląda dosyć ciemno. Ale i tak ładnie te kolory, no nie wiem, dla mnie to są bardzo ładne kolory. I na wewnętrzny kącik położę tą brzoskwinię, bo to jest jedyny cień w tej palecie, który się do tego nadaje. Ten niestety jest do tego za ciemny. Także, natomiast ta brzoskwinia to jest taka złota brzoskwinia i ona praktycznie obojętnie jaki makijaż robię tą paletą, to mi się wydaje, że ona pasuje. I ten cień, muszę powiedzieć, że on jest dosyć ładnie błyszczący i taki dosyć mocno kryjący. Nawet na całą powiekę robi wrażenie jako taki kontrast. Widzicie, ładnie się tutaj wszystko rozjaśniło. Spróbuję sobie zewnętrzny kącik wyczyścić tym jasnym tutaj cieniem, chociaż nie wiem, czy on jest dostatecznie kryjący. Nie, chyba daje radę. I co, tak będzie wyglądał skończony makijaż. Wytuszuję rzęs i oczywiście wracam z podsumowaniem. Makijaż skończony, włosy rozpuszczone. Słuchajcie, na rzęsach oczywiście mascara Varietté Eveline. Moja już ostatnia z zapasów, także muszę sobie odnowić zapasy. Dla mnie to jest najlepsza mascara, dlatego że ona ma bardzo precyzyjną szczoteczkę, tak jak lubię. Malutka. Ja po prostu lubię takie szczoteczki i dla mnie ta maskara spełnia wszystkie moje, że tak powiem, wymagania. Jeśli chodzi o usta, to znowu mam tą samą kombinację chyba co ostatnio. To jest konturówka z Essence wykręcana w kolorze Curious. Wykręcana konturówka. No i pomadka z Inika w kolorze Honeysuckle. To jest też taki znowu brudny róż. Słuchajcie, i tak to wygląda. Dla mnie to są, jeśli chodzi o kolory, te, które wybrałam dzisiaj dla makijażu, to są moje ulubione kolory, jeśli chodzi o makijaż. Ja oczywiście lubię zielenie, lubię brązy i tak dalej, ale gdybym miała mieć coś takiego, co można nazwać signature look, czyli coś takiego, wiecie, mój taki go-to makijaż, nie wiem jak to powiedzieć po polsku, przepraszam, że teraz tu jakimś angielskim slangiem jadę, ale nie wiem jak to powiedzieć, taki makijaż pierwszego wyboru, makijaż, w którym się najlepiej czuję, najładniej, to właśnie to są takie kolory mauve z takim brudnym różem. Dla mnie to są kolory, po które ja najchętniej sięgam i właśnie takie kolory mam między innymi w tej palecie. Oczywiście nie tylko. Ja na Instagramie jeszcze zrobiłam taki krótki filmik, używałam tej zieleni i właśnie tego koloru
w połączeniu z tym różem. Również bardzo ładnie wygląda ten fiolet. Trzeba go położyć na całą powiekę, żeby wydobyć jego piękno. No i ta zieleń oliwkowa jest wprost elektryzująca. Ta zieleń tutaj również jest ładna, chociaż ona dla mnie jest troszeczkę za ciemna. No ale mówię, dla mnie ta paleta jest na pewno warta grzechu. Nie umiałabym powiedzieć, która z tych wszystkich sigm, które posiadam, jest najładniejsza. Mi się wydaje, że ja najbardziej chyba lubię tą Untamed, ale tą bym postawiła zdecydowanie na drugim miejscu, bo no przepiękne są te kolory i za każdym razem jak robię makijaż, to mi się ten makijaż podoba, choć on zawsze wychodzi taki dosyć ciemny, nie tyle może intensywny, co właśnie ciemny. Nie wiem teraz, nie wiem jak to będzie wyglądać w kamerze, ale dla mnie ten makijaż jest dosyć ciemny. Słuchajcie, i to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy film. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Ja oczywiście postaram się ten nadchodzący tydzień spożytkować jak najlepiej i ponagrywać trochę filmów, jakie mi tutaj przyjdą do głowy, żeby mieć, jak to się mówi, na zaś. A tymczasem serdecznie Wam już dziękuję za oglądanie. Zapraszam oczywiście do komentarzy, do subskrypcji, do zostawienia kciuka w górę. No i oczywiście życzę Wam wszystkim miłego dnia i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!